Sprawdźcie. Dzień dobry Państwu, Szanowna Wysoka Rado. Drodzy goście, witam Państwa serdecznie na naszej ostatniej uroczystej sesji Rady Miejskiej, którą musimy dzisiaj się połączyć również z pewnymi punktami merytorycznymi. Niniejszym otwieram 50. rocznicę sesji Rady Miejskiej. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że w sesji uczestniczy nieobecnych 16 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Do liczenia głosów wyznaczam Panią Wiceprzewodniczącą Radę Zakrzewską. Przystępujemy do przyjęcia porządku obrad dzisiejszej sesji. Proponowany porządek otrzymaliście Państwo wraz z zaproszeniami. W sprawie porządku jest głosów uchwały. Ja przyjadę za tym, co wymyśliłem, to połączone komisje. Proszę wprowadzenie do porządkowego punktu 7. Po punkcie A. Wyrażenie zgody w pomieszczeniu tradycji pamiątkowej na pomniku przedstawienia miejskim przywódcy sieci Wicza. To jest moje proszę. Obrad poszerzyć porządek. Dziękujemy oczywiście, że ten temat był omawiany. Czy są jakieś inne propozycje? Nie widzę. W związku z tym, kto z Państwa jest za tym, abyśmy wprowadzili jeszcze ten jeden dodatkowy punkt? Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Widzę. Stwierdzam, że Rada jednomyślnie przyjęła opinię o wprowadzeniu nowego punktu. Przegłosujemy wobec tego cały porządek prac. Kto z Państwa jest za przyjęciem w porządku obrad dzisiejszej sesji z nowo wprowadzonym punktem? Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada Miejska porządek dzisiejszy obrad przyjęła. W kolejnym punkcie mamy uchwały dotyczące zmian w wieloletniej prognozie finansowej. Temat był przed chwilą omawiany, może Pan Przewodniczący to minie. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Komisja wnosi o przyjęcie bez poprawek. Dziękuję Komisji Oświaty. Pozytywnie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby coś dodać? Nie widzę, wobec tego przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta na lata 2018-2029 wyżej wymienionych brzmi? Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Widzę, stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę jednomyślnie. Kolejny punkt dotyczy zmian w budżecie. Oczywiście odcięty na temat zmian. Bardzo proszę o opinię Pana Przewodniczący. Również pozytywnie komisja. Komisja prosi o przyjęcie bez poprawek. Dziękuję bardzo. Komisja Oświaty. Przepraszam, pozytywnie. Dziękuję. Pozytywnie. Czy ktoś z Państwa czego coś proszę? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Wobec tego, kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok wyżej wymienionym brzmieniu? Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że tę uchwałę również Rada przyjęła. W kolejnym punkcie mamy uchwałę dotyczącą zmian w statucie miasta. Omawialiśmy sobie ten temat. Bardzo proszę o opinię. Komisja wnosi o odrzucenie projektu uchwały. Dziękuję. Komisja Równatki Społecznej wnosi o odrzucenie projektu uchwały. Dziękuję. Komisja wnosi o odrzucenie. Dziękuję. W związku z tym, że na sformułowanie uchwały jest. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały, to tak będziemy oczywiście głosować, to jest za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia zmian. Tak? Nie widzę Państwa.
W związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie statutu miasta Iławy wyżej wymienionych? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada powyższą uchwałę odrzuciła. Propozycji w projekcie i 2018 jest.
Dlatego proponuję przyjęcie tylko o tej 11. Dziękuję. Rozszerzenie komisji. Jasne, czy ktoś z Państwa chciałby coś dodać? Nie widzę, wobec tego przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie tablicy pamiątkowej na pomniku przy stadionie miejskim przy ulicy Ziemi w Czarnomawie, wyżej wymienionym brzmi? Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę przy 17 głosach za oraz 2 głosach wstrzymujących. Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, Panie Burmistrzu, drogie koleżanki i koledzy. Kadencyjność ma to do siebie, że ma swój początek, ma również swój kres. Tak się składa, że dzisiaj żegnamy się ze sobą. A kiedy się żegnamy, no wypada sobie powiedzieć parę minut. Ja myślę, że to w naszym przypadku można powiedzieć, że nie tylko to, że się żegnamy, możemy sobie powiedzieć parę słów. Uważam, że kadencja, która minęła, była pracowita, była z Państwa strony owocna. Mnie obecność Państwa, Państwa zabieranie głosu, Państwa praca osobiście bardzo ubogacała. Starałem się również służyć Państwu pomocą ze swojej strony. Robiłem wszystko, żebyście czuli się radnymi Rady Miejskiej w Iławie, radnymi docenianymi, radnymi otaczanymi szacunkiem i należnym funkcjonariuszom w porządku czy pracy, należnym szacunkiem i godnością. Jeżeli zdarzyło mi się, że ktoś z Państwa czuje jakiś dyskomfort wynikający z mojego postępowania, to może przyjąć w takim razie ewentualne przeprosiny. I gorące zapewnienie, że jeżeli coś takiego miało miejsce, na pewno nie było zamierzone, czy zdecydowanie zamierzone i powodowane postępowaniem, które z założenia miało nastąpić. Tak na pewno nie było. Pozwólcie Państwo, że również przy tej okazji złożę podziękowanie wszystkim pracownikom Radkosza, wszystkim pracownikom urzędu, z którym Państwo stykaliście się i ja osobiście również się stykałem, którzy nam służyli pomocą, zawsze byli do naszej dyspozycji i mimo, że czasami mieliście Państwo pewne wątpliwości, czy ta pomoc jest udzielana, to myślę, że udawało się wszystko zawsze załatwić w ten sposób, że nie zdarzyło się tak, żebyśmy natrafili na jakiś mur bezrusznych pracowników, dlatego bardzo serdecznie Panu Burmistrzowi na ręce Pana Burmistrza składam podziękowanie dla wszystkich pracowników, bez wyjątku dla duszy. I oczywiście szczególne podziękowania muszę złożyć na moich najbliższych współpracowników, Pani Danusi Mirotowskiej i Pani Joli Kurtys, bo tak jak to już mówił przedmówca na posiedzeniu komisji, kolega radny Romek Brzozowski powiedział, bez nich to w ogóle już w blokach startowych zostały. Także ich działalność, ich praca jest również nie do przecenienia. Proszę Państwa, każda społeczność, większa, mniejsza nacja, tworzy swoją historię. Pamiętajcie Państwo, że Wy również tworzycie historię tego miasta. W annałach zapisane są od początków samorządności składy rad, one mogły gdzieś ulec zaginięciu, ale istniały i tworzyły historię miasta i Państwo do tej historii miasta również przechodzicie. Dobrze mieć taką świadomość, bo to jest coś, co zostawiamy po sobie jako dorobek ten trwały, z którego inni będą w przyszłości również czerpać ocenę, czy postępowaliśmy wszędzie dobrze, czy postępowaliśmy gdzieś może trochę gorzej. Pozostawiamy innym, pozostawiamy najlepiej, żeby oceniano nas. Nie my sami siebie. Natomiast jeśli moją ocenę w stosunku do Państwa, to ona jest jednoznaczna.
Bardzo miło mi się z Państwem pracowało. Jeszcze raz to powtórzę. Bardzo wiele czerpałem z Państwa tutaj w obecności. Ale jako, że nie było tak, że tylko ta pamięć pozostanie Pan na ławie. Państwo również mieli jakiś ślad tego, więc pozwólcie Państwo, że wraz z moimi szanownymi koleżankami przygotowali taki drobny pamięciowy upominki. Bardzo proszę Pana Burmistrza o... A, przepraszam, najmocniej. Tak, oczywiście, oczywiście, bardzo proszę. Jeśli jeszcze jedno słówko poprosił mnie również Pan Przewodniczący Komisji Oświaty, kolega Jarek Ojstra, który nie mógł dzisiaj z nami być z powodów bardzo ważnych osobistych, prosił o przekazanie Państwu podziękowania i wyrazów sympatii za te 4 lata wzajemnej współpracy. Także również w imieniu Pana Przewodniczącego Wojtka Państwu serdecznie dziękuję. Proszę. Ja nie chcę Panie Przewodniczący, proszę Państwa odrywać z siebie, jednak tutaj ten jako swój obowiązek, mówię dlatego, bo pochowaliśmy Pana Andrzeja Kołaczyńskiego. Wcześniej przydarzyłyśmy też szczęśliwym dla nas Andrzejem Bogdanem Łotowskim. Jest o tym, że tylko wypowiedzieliśmy ogromne straty, jeśli chodzi o zasób osobiste przez naszego miasta. Proszę, żeby cisza i wypowiedziałem też uważać. Dziękuję bardzo. Mamy w ten sposób ale doświadczenie samorządowe po 12 latach przerwy. To również bardzo interesujące przyczyn, żeby obdarzyć taką głębszą refleksją te nasze minione 4 lata. Zwracam uwagę na jedną rzecz, że tak naprawdę z 20 lat radnych nie nastąpiła żadna zmiana. Przetrwaliśmy pełnym składem do dzisiaj. No, nasza Elżbieta Lewandowska męczy się i ciężko choruje w wywariam, że też musi pomyśleć o tym, by wybrać się tam skromną delegacją z tymi światami. To jest też bardzo ważne. Oprócz tego taki sygnał, że 7 radnych nie kandyduje do ostatniej kadencji w Radzie Miejskiej. Tym 7 jest Jerzy Budzienny, który się wybiera do powiatu, a 6 z Państwa z różnych przyczyn dalej nie będzie kandydować. Ja od tych radnych zacznę, że Państwo pozwolą. Jurkowi jest teraz pomogacie, dziękuję za przejście do historii, bo 4-krotnie przejmujący komisję rewizyjną, ta sytuacja będzie fenomenalna. Bardzo dziękuję. Dziękuję też za to, że ta komisja rewizyjna, właśnie być może, jeżeli chodzi o każdy samorząd, w przypadku naszej wyłaski wyglądało to nie chcę być konspiracyjna, nie, dlatego że nie taka jest komisja rewizyjna, ale myślę, że piszę Państwo bardzo profesjonalnie i bardzo rzeczowo i spokojnie. A to jest tak, to jest za to dziękuję. I życzę wszystkiego dobrego, jeśli chodzi o sprawy prywatne, osobiste. To Panie mówię też z tych zarów, że dziękujemy za niezłomną walkę o komunikację miejską na Bejku, co się okazało, że do końca możliwe ramy, ale generalnie Pani Ela tutaj też służyła nam wszelkim stoczeniem z wieloma cennymi bardzo uwagami. Dziękuję Tadeuszowi Rocowi za 4 lata, a Panu Tadeuszowi to był debiut. Miał bardzo intensywne wystąpienia. Myślę, że może być tak, że po kilka jego postulatów absolutnie jest realizowany. Także to pewnie jest tak, że przechodzi obojętnie od tych samorządów. Dziękuję Jance Polski. Strasznie się wymęczyła przez te 4 lata, dlatego że też zawodowy skarbnik nagle znalazła się po drugiej stronie barykady i musiała zobaczyć, jak to do nas z punktu widzenia samorządu. Ale ja naprawdę się wielkie cieszę Panią za ten profesjonalizm, za merytoryczne wejście i za to, że też taką radną na każde życzenie, na każdą prośbę, by z czymś tam uczestniczyć. Dziękuję też Romanowi Wszystkiemu. Jest dla mnie wielką niespodzianką, bo teraz Państwu mówię. Myślałem, że będę miał mnóstwo problemów i kłopotów z Romanem, bo pamiętam się z lat 90. Ale Romek okazał się bardzo fajnym radnym, bardzo dobrym przewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów i za to naprawdę się podziękujemy. Liczymy, że nie stracisz kontaktu z naszym samorządem i z naszym miastem. Romek się został. Chłodek Karmaciński to jest też postać niezwykle zacna. Ja nie wiem, ile tych kadencji spędziłeś? 3, 4. Niezłomny, niestrudzony wojownik o sprawy związane z ochroną środowiska. I też pamiętam, życzyłbym sobie, żebyśmy nie tracili kontaktu. Bo ci, którzy odchodzą z samorządu, nie pamiętają, że tu Kartuszu mają absolutnie otwarte. Całe pozostałe 14. Czy tak się złożyło, że część z Państwa zapowiedzi innych wyborczych. Dziękuję za te 4 lata, bo były niezwykłe i życzę
absolutnie tego, żebyście się wszyscy wrócili, żebyśmy się znowu mogli spotkać na żywiołowej, normalnej dyskusji. Ja oczywiście w sposób wymowy subiektywny mam poczucie, że odwaliliśmy, przepraszam za kolokwializm, kawał dobrej roboty. Tak naprawdę musieliśmy wiele rzeczy, zaczyna się od pomysłu do realizacji, konsekwentnie zmierzamy do jakiegoś zamknięcia tego planu, ale mnóstwo innych projektów jest w kursie dzieła, one czekają na swoją realizację, na swoje zdobycie punktów w kolejnych odpływach, które są poproszone przez Urząd Marszałkowski i jest to nasza wspólna sprawa. My wspólnie dokonaliśmy takiego wielkiego wstrząsu, jeśli chodzi o odwagę. Ja to tak odbieram, nie wszyscy tak muszą to czuć i rozumieć. I za to się bardzo dziękuję i naprawdę życzę wszystkiego najlepszego. A teraz wspólnie z panem przewodniczącym przygotowaliśmy wjazd do wjazdu, żeby oddać tego państwu radnych, panią Kana. Wiceprzewodnicząca.
Thank you.
że oczywiście dziękuję ludziom, którzy cały czas nam towarzyszyli przez te 4 lata, czyli otoczeni nasze służby. Nieraz były tutaj tak w biegłym kłopocie, ale za to też bardzo dziękuję. Myślę, że my teraz oddzielnie jeszcze podziękujemy, bo zobaczymy, co będzie dalej. A teraz, jeżeli ktokolwiek, to Panie Przewodniczący, ktoś ma ochotę na głos, to jeszcze oddaję. Dziękuję bardzo. Za osoby, które prosiły, że chcą też kierować do nas słowo. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, kochani. Mamy dobry czas, króciutko dwa słowa. Osobiście, prywatnie chciałbym wszystkim podziękować za te 4 lata i przeprosić za czasami być może ostre słowa, tak bym to określił. Na przykład pana Włodka Chamcińskiego, który był mądrze nie chciał do więzienia puścić czy posadzić, ale to Włodku to nie było akurat do ciebie wtedy pisane. Nieważne. W tej chwili. Także chciałbym także podziękować moim wyborcom, którzy akurat teraz mnie słyszą, ale którzy mnie wybrali i z którymi 4 lata współpracowałem. Zakończyć chciałbym słowami naszego prymasa tysiąclecia Stefana kardynała Wyszyńskiego, który powiedział takie oto słowa. Był las, ja to troszeczkę sparafrazuję, był las, nie było nas. Będzie las, nie będzie nas. I stosując się do tego, po 4 lata odchodzę. Jeszcze raz dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, koniec kadencji też czas podziękować. Dziękuję za dobrą współpracę. I tak jakby po kolei, albo może nie po kolei wymienię. Koleżankom i kolegom radnym z Komisji Problematyki Społecznej. Władzom miasta za życzliwość, mimo że nieraz odmiennego spojrzenia na sprawy rozwoju i ławy. Dziękuję kierownikom spółek komunalnych, w szczególności pani dyrektor MOPS, panu prezesowi Iławskich Wodociągów, panu prezesowi Komunikacji Miejskiej za fachowe i mądre, merytoryczne przygotowanie nam materiałów podlegających analizie przez naszą komisję, za życzliwe przyjmowanie w ich placówkach i dzielenie się i prowadzenie w tajniku ich pracy. Dziękuję panu przewodniczącemu radni koledze Wojciechowi oraz pani Jolie, pani Danusi za miłą współpracę radnego oraz wszystkim radnym za bycie w tej wspólnocie, którą zwie się Rada Miasta. Dziękuję bardzo. Nadal tym i